Rok 2023 za nami. Także czas na podsumowanie tego, co wydarzyło się w Linkhouse. A jak się pewnie domyślacie, wydarzyło się niemało. Zapraszamy! Zacznijmy od naszej platformy i tego, jakie nowości się na niej pojawiły. W lutym w panelu Linkhouse wprowadziliśmy integrację z Google Search Console dla wydawców. Teraz za darmo możesz poprawić swoją indeksację i sprawić, że nie będziesz miał z nią więcej problemów. Połączenie z poziomu panelu Linkhouse z GSC daje aż 3 korzyści. O nowo publikowanych przez Ciebie artykułach poinformujemy automatycznie Google, wysyłając prośbę o indeksację adresu, korzystając z Indexing API. Sprawdzanie indeksacji odbywać się będzie przez Inspection API z Google Search Console, co jest najbardziej wiarygodnym źródłem sprawdzania zaindeksowania. W przypadku problemów z indeksacją dostaniesz informację o koniecznych poprawkach, korzystając z funkcji Sprawdź ponownie w GSC. Dzięki integracji Twoje portale będą szybciej indeksowane, co sprawi, że będą częstszym wyborem dla klienta. W marcu premierę miał nasz panel dedykowany wydawcom, czyli miejsce, które daje błyskawiczny dostęp do najważniejszych informacji związanych z zarządzaniem sprzedażą na platformie Linkhouse. W panelu wydawcy znajdziesz informacje na temat zamówień oraz zarobków, jakie generują Twoje strony. Moduł Indeksacja Twoich portali to miejsce, w którym możesz na bieżąco kontrolować poziom indeksacji swoich stron przez wyszukiwarkę Google. Skorzystaj również z innych przydatnych funkcji, takich jak linki do pomocnych artykułów, nowości oraz skróty. Niedługo potem pojawił się panel dla reklamodawców, czyli miejsce, z którego pomocą szybko sprawdzisz, które zlecenia wymagają Twojej uwagi lub czy publikacja, na którą czekasz, ukazała się już na stronie. Wszystko po to, by wygodnie, sprawnie i przejrzyście zarządzać swoimi zamówieniami. W pierwszym kwartale pojawiła się na platformie również integracja z narzędziem Moz. Więcej danych to dokładniejszy wybór linków. Od kwietnia każdy reklamodawca może zamówić artykuł w wersji premium podczas składania zamówienia na publikację. Artykuły premium przeznaczone są dla reklamodawców szukających dłuższych tekstów, które liczą tysiące słów i wymagają pogłębionego researchu. Czerwiec przyniósł narzędzie, które pozwoli Ci z większą łatwością znaleźć podobne portale do tych, które właśnie wpadły Ci w oko. Teraz przy każdym portalu w bazie ofert znajdziesz po prawej stronie lupkę Znajdź podobne, po kliknięciu której zobaczysz 10 podobnych portali do tego, który właśnie przeglądasz. Jako Linkhouse lubimy eksperymentować i szukać innowacji, dlatego umożliwiliśmy tworzenie oferty na zakup linków bezpośrednio z poziomu panelu ChatGPT. Instalujesz wtyczkę, deklarujesz, że interesuje Cię kampania linkbuildingowa, odpowiadasz na zadane przez ChatGPT pytania i voilà, oferta gotowa. Przygotowaną propozycję możesz jednym kliknięciem wyeksportować na platformę Linkhouse i tam sfinalizować zakup. Z dniem 1 lipca wszystkim dobrze znany Universal Analytics zastąpiony został swoim następcą, czyli Google Analytics 4. Z racji tej zmiany dostosowaliśmy platformę pod nowe wersje raportów dotyczących ruchu na stronie, które otrzymujemy. Już teraz możesz wygenerować raport w GA4, przesłać na naszą platformę, a reklamodawcy zobaczą, że statystyki Twojego portalu zostały pomyślnie zweryfikowane. W październiku natomiast pojawiła się nasza autorska wtyczka do przeglądarki Google Chrome, czyli Linkhouse SEO Backlink Finder. Jest to całkowicie darmowe rozszerzenie, które podczas korzystania z wyszukiwarki Google pokazuje dodatkowe informacje dotyczące wyników, takie jak dostępność strony w bazie Linkhouse, najtańsza oferta, podstawowe parametry SEO. Pobierz wtyczkę już teraz. Jeszcze lepsza propozycja portali dzięki nowej funkcji, która pojawiła się w październiku w Linkhouse. Podaj swoją domenę, a my wykluczymy miejsca już wykorzystane i na podstawie portali, które wybierałeś wcześniej, zaproponujemy Ci domeny, w których możesz umieścić swoje linki. Propozycją będą portale, które od razu możesz dodać do koszyka. Możesz traktować ten moduł jako swoją personalną wyszukiwarkę, która zna już Twoje potrzeby. Dostosowanie kolumn w bazie ofert to również nowość, która pojawiła się w październiku. Lubisz podejmować decyzje na podstawie konkretnych czynników, których nie musisz szukać w gąszczu innych informacji? Teraz możesz stworzyć swój indywidualny wygląd tabeli w naszej bazie ofert i wybrać tylko te czynniki, które Cię naprawdę interesują. Surfer AI to narzędzie od Surfer SEO, które generuje treści zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek. Dzięki listopadowej integracji z Linkhouse możesz teraz tworzyć artykuły z użyciem Surfer AI bezpośrednio z poziomu naszej platformy i natychmiast je publikować na wybranym portalu z naszej bazy ofert. Co zyskasz, korzystając z Surfer AI w Linkhouse? Artykuł zgodny z Twoimi wytycznymi, treści pod SEO gotowe w kilkanaście minut, produkcja treści i jej publikacja bez opuszczania platformy. Odwiedź Linkhouse i skorzystaj z Surfer AI już teraz. Podsumowując rok, nie moglibyśmy zapomnieć o naszym Link Plannerze.
Link Planner to innowacyjne narzędzie, które nie tylko tworzy plany kampanii link buildingowych na podstawie Twojej domeny, ale również w pełni je realizuje. Dzięki temu rozwiązaniu nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy, dostępu do kosztownych narzędzi SEO, ani poświęcać wielu godzin na szczegółową analizę. Link Planner również doczekał się kilku znaczących ulepszeń, a do najważniejszych z nich zaliczyć możemy trzy nowe rodzaje kampanii, które pojawiły się na przestrzeni 2023 roku. W marcu uruchomiliśmy kampanie cykliczne. Dzięki temu rodzajowi kampanii możesz zaplanować cykl działań link buildingowych na wybrany okres bez konieczności comiesięcznej analizy, planowania i delegowania zadań. Stworzenie cyklicznej oferty w Link Plannerze zajmuje jednorazowo zaledwie 60 sekund, niezależnie od okresu trwania kampanii, a cały proces realizacji odbywa się automatycznie. Realizacja zamówienia również odbywa się bez Twojego udziału. Nie dodajesz żadnych wytycznych do zleceń, a teksty pisane są przez naszych copywriterów. Po realizacji całego zamówienia otrzymasz raport z przeprowadzonych działań w ramach danej oferty cyklicznej. Chcesz zaplanować efektywne działania na podstawie najlepszych wytycznych dla swojej strony? Skąd zatem uzyskać o niej najlepsze dane? Oczywiście na podstawie danych z Google Search Console. W czerwcu uruchomiliśmy nowy rodzaj kampanii, która pobiera i wykorzystuje dane z tego narzędzia od Google. A jak wykorzystać te dane w strategii link buildingowej? Nic prostszego. Skorzystaj z Link Plannera i zacznij wykorzystywać realne dane o Twojej stronie prosto ze źródła, aby tworzyć kampanię o największej efektywności, oszczędzając przy tym czas na dobór odpowiednich adresów URL, fraz kluczowych i konieczności procesowania działań. Zintegruj swój panel Google Search Console z Linkhouse i zacznij działać nad poprawą pozycji i widoczności swojej strony w wynikach wyszukiwania. Nie musisz ręcznie porównywać linków wszystkich konkurentów. Zrobimy to za Ciebie. A dodatkowo dzięki Link Plannerowi dobierzemy najkorzystniejszą ofertę w zaplanowanym budżecie. Skorzystaj z możliwości, jakie daje Ci Link Planner i zyskaj przewagę nad konkurencją. Nie możemy zapomnieć również o naszym eventowym zacięciu. A jeśli już o eventach mowa, to grzechem byłoby nie wspomnieć o naszej serii barcampów. W minionym roku odwiedziliśmy ponownie wszystkie województwa w Polsce, a wielki finał odbył się w Katowicach. Oj, działo się! Nasz autorski cykl eventów odwiedziło łącznie w roku 2023 niemalże 1000 odwiedzających, a na scenach w 16 miastach wystąpiło 57 prelegentów. Nasze działania wspierało 11 partnerów, a ilość pozytywnych reakcji na żarty prowadzących była niezliczona. Linkhouse nie tylko organizuje, ale również czynnie uczestniczy w wydarzeniach poświęconych SEO i to na całym świecie. W roku 2023, prócz wydarzeń na terytorium Polski, odwiedziliśmy Estonię, Węgry, Hiszpanię, a także Tajlandię. Dziękujemy, że byliście z nami przez cały miniony rok. Przyniósł on wiele innowacji i udoskonaleń na oraz wokół platformy Linkhouse. Dajcie znać w komentarzu, która ze zmian wniosła wartość dodaną w Waszych projektach. Feedback użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie i wspiera dalszy rozwój funkcjonalności. Tymczasem z głową pełną pomysłów wchodzimy w rok 2024 i słyszymy się niebawem.